dawna Polski tyś królową Maryjo, ty za nami przemów słowo Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, mniej wytrwałym skracaj mękę. Swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, mniej wytrwałym skracaj mękę. Swe królestwo weź po rękę, Maryjo. Gdy szczególne chwile trudne dotykały naszej ojczyzny, wtedy zawsze orędownictwo Maryi było szczególną pomocą. Wtedy westchnienia o jej orędownictwo, o jej pomoc, o jej stawiennictwo były tym głośniejsze. Stając pod krzyżem, krzyżem, który przypomina zwycięstwo Chrystusa, ale również, który przypomina trudne krzyże w historii naszej ojczyzny. Dzisiaj wspominając i Katyń, i Smoleńsk, pragniemy prosić o siłę dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej ojczyzny, o wierność, o prawdę, o doświadczenie Bożej obecności. Gdy radujemy się zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, rozważmy tajemnicę, że On zwyciężył zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ożywieni wiarą, stańmy do apelu. Katyński apel poległych. Rzeczy i kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Nowej Soli, rodacy, stajemy dziś do apelu, aby w przededniu 78. rocznicy zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do Was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Arkowie, Twerze, Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Stańcie do apelu. Przywołuję ofiary zbrodni katyńskiej, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu. Wzywam polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach, lwowskich Brygitkach, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łódzku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Zginęli śmierć obyczajstwu! Do Was wołam, rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób, za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu. Zginęli śmierć obyczajstwu! Do Was zwracam się potomni, pochylając w zadumie i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego, zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom! Cześć i powiedz! Mieszkańcy Nowej Soli, rodacy, stajemy znowu razem w Nowej Soli, w miejscu, które spontanicznie kierowani mocą dziejów naszego narodu wybraliśmy, aby w 8. rocznicę przywołać pamięć tych, którzy zginęli w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem oraz oddać im należny hołd. Rodacy, którzy zginęli pod Smoleńskiem, dla Was słowa Bóg, honor, ojczyzna były najdroższe i najświętsze, tak jak dla tych, których pragnęliście uczcić w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Dla ofiar Katynia, Arkowa, Biednoje i wielu innych miejsc do tej pory nieujawnionych. Polska Waszych marzeń, dla której pracowaliście i za którą oddaliście życie, jest teraz naszym zadaniem. Panie Prezydencie Lechu Kaczyński i Pierwsza Damo Mario Kaczyńska. Pamiętam! Panie Prezydencie Ryszardzie Kaczorowski. Pamiętamy!
Joanno Agacka Idecka, Ewo Wąkowska, Andrzeju Błasiku, Krystyno Bochenek, Anno Mario Borowska, Bartoszu Borowski, Tadeuszu Buku, pamiętamy! Mironie Chodakowski, Czesławie Cywiński, Leszku Deptuło, Zbigniewie Dębski, Grzegorzu Dolniaku, Katarzyno Doraczyńska, Edwardzie Duchnowski, Aleksandrze Fedorowiczu, Janino Petlińska, Jarosławie Florczaku, pamiętamy! Arturze Francuzie, Franciszku Gongorze, Grażyno Gęsicka, Kazimierzu Gilarski, Przemysławie Gosiewski, Bronisławie Gostomski, Robercie Grzywno, Mariuszu Handliku, Romanie Imrzejczyku, Pawle Janeczku, pamiętamy! Dariuszu Jankowski, Natalio Januszko, Izabelo Jarugo Nowacka, Józefie Jońcu, Sebastianie Karpiniuku, Andrzeju Karweto, Mariuszu Kazano, Januszu Kochanowski, Stanisławie Nałęcz-Komornicki, Stanisławie Jerzy Komorowski, pamiętamy! Pawle Krajewski, Andrzeju Kremerze, Zdzisławie Królu, Januszu Krupski, Januszu Kurtyko, Andrzeju Kwaśniku, Bronisławie Kwiatkowski, Wojciechu Lubiński, Tadeuszu Lutoporski, Barbaro Maciejczyk, pamiętamy! Barbaro Mamińska, Zenono Mamontowicz Łoje, Stefanie Melaku, Tomaszu Merto, Andrzeju Michalaku, Dariuszu Michałowski, Stanisławie Mikke, Justyno Moniuszko, Aleksandro Natalii Świat, Janino Natusewicz Mirę, Piotrze Nosku, Piotrze Nurowski, Bronisławo Orawiec Lofer, Janie Osiński, Adamie Pilku, Katarzyno Piskorska, Macieju Płażyński, Tadeuszu Płoski, Agnieszko Pogródko-Węcławek, Włodzimierzu Potasiński, pamiętamy! Arkadiuszu Protasiuku, Andrzeju Przewoźniku, Krzysztofie Putro, Ryszardzie Rumianku, Arkadiuszu Rybicki, Wojciechu Seweryny, Andrzeju Sariuszu Skąpski, Sławomirze Skrzypku, Leszku Solski, Władysławie Stasiaku, Jacku Surówko, pamiętamy! Aleksandrze Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanto Szymanek-Deresz, Izabelo Tomaszewska, Marku Uleryku, Anno Walentynowicz, Tereso Walewska-Przyjałkowska, Zbigniewie Wassermanie, pamiętamy! Wiesławie Wodo, Edwardzie Wojtasie, Pawle Wypychu, Stanisławie Zającu, Januszu Zakrzeński, Arturze Zielku, Gabrielo Zy. Pamiętamy o was wszystkich i nie zapomnimy. Pamiętamy! Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła. Za twoim przewodem.
kwiaty są znakiem pamięci, wdzięczności, a jednocześnie gotowości do podejmowania wyzwań na przyszłość. Dlatego wspominając ten czas, złóżmy kwiaty. Nasza mała ojczyzna uczciła pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Bóg zapłać wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję strzelcom za to, że wezwali nas do apelu, wzywając tych, którzy odeszli, ale i nas tutaj stojących. Bądźmy gotowi do wypełnienia naszej historycznej roli. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy Boże żony. Polski my naród, polski ród, królewski rzędzia sowy, nie damy by nas zmienił wróg, tak nam do Bóg zapłać. Ja potrzebuję na jutro.